12.31, Kurier Ekonomiczny, Adrian Kowarzyk, kłaniam się nisko. Minutę po, a tutaj czas ma znaczenie, czas, liczby również mają znaczenie, o czym za chwilę się przekonamy, a z nami jest dr Arkadiusz Sieroń, ekonomista, Instytut Misesa, Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Nadchodzą święta, święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, mówiąc kolokwialnie. Firma doradcza i audytorska Deloitte robi co roku takie badanie, gdzie sprawdza preferencje zakupowe, preferencje przedświąteczne. Około 1000 respondentów odpowiada na pytania. I cóż, niech to będzie wstępem do naszej rozmowy, bo jak wynika z tego badania, które przeprowadziło Deloitte, w te święta Polacy szacują, że wydadzą ponad 200 zł więcej aniżeli w roku poprzednim. Jak dalej tłumaczą audytorzy, niekoniecznie oznacza to, że kupią więcej, a chodzi o inflację, która cóż, osiąga prawie już 8%. Zgadza się. Niestety tutaj możemy się spodziewać wzrostu cen żywności i paliw i to głównie powoduje to, że te wydatki świąteczne będą podwyższone, no bo wiadomo, to są wydatki głównie na żywność, ale też przemieszczamy się, odwiedzamy krewnych, zwłaszcza, że w tamtym roku to było trochę ograniczone ze względu na pandemię, a wiemy, że ceny paliw istotnie wzrosły. No i to się niestety przekłada na wzrost cen i to mi się wydaje bardzo ważne, bo warto pamiętać, że udział żywności jakby w koszyku osób biedniejszych jest większy niż w koszyku osób zamożniejszych. Czyli widzimy, że tutaj inflacja może mieć taki efekt też redystrybucyjny i szczególnie mocno uderzać w osoby relatywnie mniej zamożne. Oczywiście to, co na stole jest niezwykle ważne, to jest też czas, który kojarzymy również z wręczaniem prezentów, z dzieleniem się bliskimi, nie tylko jedzeniem, ale również prezentami. I tu znowu to samo badanie, prezenty świąteczne oraz kanały zakupowe. Z badania wynika, że wśród respondentów chcieliby oni obdarować najbliższe osoby najczęściej kosmetykami, zapachami czy produktami pielęgnacyjnymi. I tu znowu kolejna kwestia, bo przecież kosmetyki, jeżeli mówimy o perfumach, są głównie importowane, biorąc pod uwagę słabą złotówkę, siłą rzeczy muszą być droższe niż rok temu. Zgadza się, więc tutaj takie działania, które wzmocniłyby polskiego złotego, byłyby jak najbardziej wskazane i to mógłby być taki element takiej prawdziwej tarczy antyinflacyjnej i to też powinny być takie działania, które bank centralny mógłby jakoś szerzej tutaj podejmować, by grać raczej na wzmocnienie złotego, a nie na jego osłabienie, no bo właśnie część inflacji jest, jak to się mówi, importowana, więc silny złoty mógłby tutaj obniżyć ceny dóbr importowanych. No to przejdźmy do konkretów. Jakie w tym momencie rząd i Narodowy Bank Polski mógłby wykonać ruchy, aby umocnić złotówkę już teraz? Tak, no tutaj po stronie Narodowego Banku Polskiego, no to oczywiście to powinna być bardziej taka zdecydowana polityka pieniężna, taka jastrzębia. Teraz oczywiście w grudniu Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe i prawdopodobnie to samo uczyni w styczniu i to te podwyżki są znaczące. One oczywiście wynikają z tego, że one są spóźnione, więc tutaj wydaje mi się, że Narodowy Bank Polski no, powinien w dalszym ciągu zacieśniać politykę pieniężną, mógłby takie działania podejmować, które by zahamowały wzrost podaży pieniądza. Natomiast po stronie rządu, no to tutaj można byłoby na przykład zwiększać inwestycje, czy stwarzać takie korzystne warunki dla inwestycji zagranicznych, tak aby właśnie kapitał nie odpływał z Polski, ale napływał do Polski. Czyli mówimy o otoczeniu głównie prawnym tutaj. Tak, o otoczeniu prawnym, ale też na przykład gdyby rząd powrócił do programu prywatyzacji, to by mogło zwiększyć tutaj napływ kapitału, co by zwiększyło popyt na polskiego złotego. Prywatyzacji jakich firm? No właściwie wszystkich, poza można tam uznać, że
nie wiem, rząd mógłby sobie zachować tam udziały w 100 najważniejszych jakichś tam strategicznych spółkach, ale tak naprawdę w wielu przypadkach nie ma potrzeby, aby rząd był właścicielem czy współwłaścicielem wielu spółek. No dobrze, a jak przejdziemy do inflacji i do walki z inflacją, by mówił pan o jastrzębiach. Jeżeli chodzi o jastrzębi w Radzie Polityki Pieniężnej, to można określić, że niewielu jest tam tak przekonanych co do szybkiego i mocnego podwyższania stóp procentowych. Przeważa raczej umiarkowany wzrost bądź utrzymywanie stóp na aktualnym poziomie. Pytanie, czy te działania, które teraz widzimy ze strony Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego, powiedział pan spóźnione, to jest jedno, ale czy to zwiększanie o pół punkta procentowego, jaki jest sens takiego działania? Czy nie lepiej byłoby od razu podwyższyć o 1 czy 2%, czy to chodzi o motywy polityczne, a nie ekonomiczne? Znaczy, chodzi o to, aby te podwyżki też nie były zbyt agresywne, aby rynek też mógł do nich się dostosować, tak, aby one były stopniowe. Jakby zazwyczaj chodzi o to, aby zmiany dokonywane tutaj nie były takie gwałtowne, tylko właśnie stopniowe, więc to ma pewne uzasadnienie ekonomiczne. Pewnie gdyby właśnie te działania nie były spóźnione, no to rząd mógłby to zrobić, NBP mógłby to zrobić jeszcze łagodniej. Natomiast ponieważ te działania były spóźnione, no to one i tak są relatywnie znaczące w porównaniu na przykład do podwyżek, które kilka lat temu dokonywał amerykański bank centralny, to one zazwyczaj są rzędu 25 punktów bazowych. Tutaj w Polsce widzieliśmy, to są podwyżki 75-50 punktów bazowych, więc powiedziałbym całkiem znaczące. I wydaje się, że większość ekspertów i ekonomistów jest zgodna co do tego, że stopy procentowe będą rosły, podwyżki jeszcze przed nami. Wspomniał pan o styczniu. Czego możemy się spodziewać w nowym roku? No, myślę, że możemy się spodziewać kontynuacji wysokiej inflacji i nawet ta inflacja może się jeszcze zwiększyć w grudniu, czy nawet na początku przyszłego roku. Ja bym tak obstawiał, że szczyt inflacji zobaczymy prawdopodobnie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Tak samo obstawia Narodowy Bank Polski. Tak, mam nadzieję, że to będzie pierwszy kwartał, a nie później. Co nie znaczy jednak, że ta inflacja od razu jakoś gwałtownie tutaj się obniży. Ona cały czas będzie na podwyższonym poziomie, ale tutaj może jej wzrost będzie zahamowany, tak? Więc jeżeli szczyt inflacji jest przed nami, no to wydaje się, że Rada Polityki Pieniężnej będzie w dalszym ciągu zacieśniać politykę pieniężną i podwyższać stopy procentowe. Czyli możemy się spodziewać takiej sytuacji, jak to ma miejsce choćby na Węgrzech, gdzie tylko w tym roku podwyższono 6 bądź 7 już razy, pogubiłem się, stopy procentowe, czyli będziemy mieć podwyżki co miesiąc, co 2 miesiące, jak rozumiem. Póki co wydaje mi się, że podwyżki są przed nami, co jest też swoją drogą dosyć ciekawe, bo stopa procentowa, ta główna referencyjna NBP, jest już wyższa niż przed pandemią, więc to nie było oczywiste, bo bardzo często jest tak, że przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, że te stopy procentowe nigdy nie wracają do poziomu sprzed kryzysu. Tutaj udało się tego dokonać i wydaje mi się, że one jeszcze, że tutaj jest chyba taki konsensus wśród ekonomistów, że te stopy jeszcze będą rosnąć. To w takim razie zostawmy na chwilę temat stóp, bo mógł niektórym słuchaczom już się nieco przejeść. Porozmawiamy o tym, co błyszczy, jest przyjemne i każdy zna tego wartość. Chodzi o złoto. Przed kilkoma tygodniami Narodowy Bank Polski zmniejszył zasoby złota. To było na koniec października. Wprawdzie niewiele, ale zmniejszyło chyba 100 tysięcy uncji. O co chodzi w tego typu ruchach? Tutaj dokładnie jakie były motywy za NBP, za tym działaniem, to nie wiem. No, pewnie chodziło o to, aby jakoś odpowiednio ukształtować na koniec roku swój portfel walutowy czy swój portfel rezerw. Być może chodzi o to, jest takie oczekiwanie, że ceny złota będą
spadać być może mimo wysokiej inflacji, ale z drugiej strony banki centralne zacieśniają swoją politykę pieniężną, stopy procentowe rosną, co powoduje, że koszt alternatywny trzymania złota, które nie przynosi żadnych odsetek, rośnie, więc jest być może takie oczekiwanie, że cena złota będzie spadać i stąd taka decyzja. W takim razie co z kredytami? Czy mamy już statystyki po tych zmianach, po podwyżkach stóp procentowych? Czy Polacy nadal tak chętnie, bo przecież rekordowo w tym roku sięgali po kredyty? Tak, wydaje mi się, że Polacy uznali, że w tym środowisku makroekonomicznym, to znaczy w środowisku, gdy stopy procentowe są bardzo niskie, czy były ultra niskie oraz wysoka inflacja, że zakup mieszkania jest dobrą decyzją inwestycyjną, takim zabezpieczeniem kapitału i podejrzewam, że stąd jakby wynikały te wzmożone, zwiększone zakupy mieszkań. A czy jest bańka na rynku mieszkaniowym, czy nie? Ja wiem, że to jest takie pytanie, na które nikt nie lubi dawać odpowiedzi, bo przecież niczego nie możemy być pewni, ale jak pan sądzi? Tak, to jest dobre pytanie. No, wydaje mi się, że widzimy taką podwyższoną dynamikę na tym rynku, ale czy jest bańka, to czy tak mocno bym powiedział, to nie wiem. Tak? Zobaczymy post factum teraz, co się wydarzy na tym rynku, gdy bank centralny właśnie będzie dalej podwyższał stopy procentowe. Jeżeli rynek się załamie, no to będzie znaczyło, że może tutaj rynek nieruchomości był przegrzany zbyt mocno. Ale to pewnie będzie, tak zakładam, mam nadzieję, że tutaj nie dojdzie do jakichś takich silnych załamań, tylko będzie wyhamowanie. Tak? Trzeba też pamiętać, że cały czas są napływy do wielkich miast, ludzi tutaj z mniejszych miejscowości, co jakoś w taki sposób fundamentalny popyt na mieszkania wzmacnia. Wydaje się, że COVID nieco przystopował tę migrację, bo w końcu możemy pracować zdalnie, nie musimy na tyle podróżować, co wcześniej. No tak, tutaj na szczęście czy na nieszczęście, ale rozwija się trochę praca zdalna dzięki temu, dzięki epidemii, czy przez epidemię, no i to oczywiście też wpływa na rynek nieruchomości. W takim razie ostatnie pytanie i mamy minutę do końca. Jak COVID, jak kryzys koronawirusowy, który z nami już przecież praktycznie 2 lata, zmienił polską, zmienił światową ekonomię? O, no to nie wiem, czy zdążymy, bo to jest bardzo ciekawe pytanie, tak? No tutaj widzimy, że rząd tutaj nie za bardzo sobie z tą epidemią należycie poradził, więc uciekł się do lockdownu i później, aby zratować, tak, było takie zdziwienie, że jak zamknięto gospodarkę, no to gospodarka tutaj się zamknęła i ją trzeba zratować. No i się okazało, że jak się zamyka i otwiera gospodarkę, to się nie wraca do punktu wyjścia i że nie jest tak łatwo otworzyć na nowo gospodarkę bez kolejnych problemów. Stąd częściowo właśnie wynika ta podwyższona inflacja, gdy gospodarka została otworzona i do tego, gdy znacznie zwiększono podaż pieniądza, no to ceny zaczęły rosnąć. Więc to jest niejako konsekwencja może nie tyle samej pandemii, ale odpowiedzi władz monetarnych oraz rządu na pandemię. Nie mamy aktualnie tak twardego lockdownu, jak to było choćby przed rokiem, ale od 15 grudnia zamykają, przymykają się kolejne branże, większe ograniczenia, obostrzenia, jeżeli chodzi o liczbę osób w restauracjach, nawet w kościołach, obiektach związanych z kulturą. Jak rozumiem, tego typu działania znowu mogą wpłynąć na podwyższenie inflacji. Czy to zbyt daleko idący wniosek? Może jeśli mniej osób będzie chodzić do restauracji, no to powinno raczej zahamować ceny, tak? Ale tutaj jest taka obawa ogólnie ekonomistów, że będą znowu jakieś problemy po stronie podażowej, zaburzenia w łańcuchach dostaw na przykład, związane chociażby z nowym wariantem koronawirusa, no to rzeczywiście mogłoby się przełożyć znowu na wzrost inflacji. No tutaj mi się wydaje właśnie, że zamiast później zwiększać znowu impuls fiskalny, czy teraz też rząd mówi o dodatkach osłonowych, no to znacznie lepsza byłaby taka konsolidacja fiskalna, to znaczy zmniejszenie wydatków i
To by bardziej też pomogło, by zahamować inflację. To by też stworzyło taką przestrzeń dla banku centralnego, aby mógł swobodnie normalizować, zacieśniać politykę pieniężną. W takim razie drugie, ostatnie i tym razem już naprawdę ostatnie pytanie. To nie jest tak, że do trzech razy sztuka, ale dostałem informację, że mamy chwilę więcej czasu. W takim razie, czy grozi nam scenariusz Ukrainy bądź Turcji, jeżeli chodzi o inflację? No, oby nie, tak. W Turcji była taka sytuacja, że prezydent Turcji wyznaje taką nieortodoksyjną teorię ekonomii, to znaczy, że według niego inflacja wynika ze zbyt wysokich stóp procentowych i trzeba je obniżać, aby zahamować inflację, tak. No tutaj można wiele powiedzieć. Ostatnie działania, zwłaszcza na Twitterze NBP, były cokolwiek niekonwencjonalne, natomiast zrozumienie teorii ekonomii przez NBP jest jednak dużo wyższe niż przez prezydenta Turcji. No i tutaj na szczęście Rada Polityki Pieniężnej podwyższa stopy procentowe w odpowiedzi na inflację zgodnie z ortodoksyjną teorią ekonomii, więc wydaje się, że albo nie ma nacisków politycznych, albo władza polityczna zrozumie też i tutaj zdaje się na osąd NBP. W takim razie może jedno pozytywne zdanie, jeżeli chodzi o ekonomię polską, światową na koniec. No, jest lepiej niż w Turcji. W ten sposób zakończymy. Dr Arkadiusz Sieroń, ekonomista, Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Misesa, był gościem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję, wesołych świąt. Wesołych świąt, chociaż pewnie już nie tak tanich, jak to było rok temu. Godzina 12.48, Kurier Ekonomiczny. Czas zakończyć kurier w samopołudnie, konwencjonalny i ortodoksyjny. Czas zacząć, czy raczej kontynuować, Jaśmina Nowak.